Wielki finał młodzieżowych mistrzostw Polski w futsalu kobiet do lat 18. I można powiedzieć małe déjà vu, ponieważ oczywiście oba zespoły już podczas tej edycji spotykały się w grupie. Rekord Bielsko-Biała wygrał 2-1 z Tarnowią Tarnów. No i akurat tamta rywalizacja potoczyła się dosyć dziwnie, bo akurat rekord był zespołem totalnie przeważającym i rekord Bielsko-Biała kontra Tarnowia Tarnów. Program dwójka Klaudia Nowacka, 7 Anna Huras, 71 Faustet, 150% swoich umiejętności. Gramy w Toruniu. Mecz finałowy, młodzieżowe mistrzostwa Polski. Już powoli kończymy i za chwilę poznamy mistrzynię Polski. Pierwszy strzał na bramkę obroniony. A tymczasem okazja dla rekordu, gol od poprzeczki, 1-0. Rekord obejmuje prowadzenie. Do siatki trafia Anna Huras. A więc prowadzenie rekordu. Strzał Steindo, jeszcze Rusin. Okazja na drugie trafienie, ale nie uderzyła celnie. Wysunięta zawodniczka ekipy rekordu Bielsko-Biała. Z przodu, z tyłu oczywiście jeszcze gra Martyna Klos i teraz odpuściła Piwowarczyk. Piwowarczyk, okazja! To będzie gol! Tak jest! 1-1! Szybka odpowiedź! Tarnowi Tarnów! Druga minuta, 12 sekunda i ten finał nam się zdecydowanie rozkręcił. Popatrzmy jeszcze raz. Martyna Klos. Do lewej strony Rusin, przyjęcie piłki, Rusin, gol! 2-1! Ależ odpowiedź, ależ początek tego finału, rekord! Ponownie wychodzi na prowadzenie Julia Rusin. Chowaniec. Faustyna Kubica. Falowana w środku i to będzie przedłużony rzut karny. A przed szansą Klaudia Nowacka. Nowacka, Krawczyk, to był strzał w sam środek. Nowacka w kierunku prawej strony, okazja, Kubica, Kubica wyszła z bramki, Krawczyk, ale mimo wszystko, nie wiem czy zapomniała, że tak mało ma czasu, że dzieliły zaledwie sekundy do ostatniej syreny, mogła uderzyć być może nawet z pierwszej piłki. To jest już historia. Tarnowia Tarnów, rekord Bielsko-Biała w meczu finałowym, 2-1 dla Bielszczanek. Druga minuta futsalu, jesteśmy w Toruniu, ulica Świętego Józefa 17. I hala UCS UMK. Rekord Bielsko-Biała prowadzi 2-1 po trafieniach na początku Anny Huras, później wyrównanie autorstwa Karoliny Piwowarczyk. A później już szybka odpowiedź w trzeciej minucie Julii Rusin. Kaim i wysunięcie piłki, będzie gol, tak jest, Faustyna Kubica! 3-1, 12 minuta, 44 sekunda po tym rzucie wolnym. Wysunięcie piłki, Kaim, uderzeniu Nowackiej, dobija piłkę przed bramką Faustyna Kubica. Chyba skutek tego, że no mimo wszystko o wiele szerszym składem dysponuje rekord, a teraz okazja, Piwowarczyk, polu karnym, rzut karny. Krawczyk w sam środek, położyła się podczas tego strzału Gabrieli Krawczyk, bramkarka rekordu Bielsko-Biała i w taki oto sposób robi nam się znowu gorąco. Tamtu rekordziski. Kaim do środka. Świetnie zabrała się z piłką Nowacka. Nowacka do pola karnego. Jeszcze tutaj jest Kaim i co? I Kubica na 4-2. 2,5 minuty do końca tego finału. Faustyna Kubica z dubletem. Pierwsze dwa gole na tym turnieju. Oba w finale. Weszło tutaj do pola bramkowego właściwie. Jeszcze 2 sekundy. Pozostałe do samego końca, rozstawiły się rekordziski i rekord Bielsko-Biała młodzieżowymi mistrzyniami Polski. Tak jak w sezonie między innymi 2015-2016, ta mimo wszystko profesjonalna akademia futsalowa, prawdopodobnie jedna jedyna w Polsce, wygrywa zasłużenie Mistrzostwo Polski do lat 18 kobiet w futsalu w Toruniu. Duże brawa dla zespołu Skomilanki, Olsztyn Konserwatorska i Mistrzostw Polski. Duże brawa dla zespołu z Tarnowa. Po obrońcy Bandy Kraków, zeszłoroczny mistrz, gratuluję tegorocznemu mistrzowi. Wręczenie medali poproszę zastępcę prezydenta miasta Torunia Zbigniewa Kuderewicza oraz wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.